Czuję, jakby się gaz propan-butan gdzieś ulatniał. No. Zastanawiam się, czy w tej dolinie, występują dziki, bo otacza ją dość sporych rozmiarów las. A przypomniała mi się taka sytuacja, która nastąpiła dosłownie kilka dni temu na osiedlu w Krakowie. Dzik zaatakował chyba dwoje ludzi. Nie wiem, jakie tam były obrażenia, ale okazało się, że wyszedł z takiego małego lasku, który znajdował się koło osiedla, no i kogoś przeatakował. Kogoś, kto chodził sobie spokojnie osiedlem po Krakowie. No a my tutaj jesteśmy już w takim mocno dzikim terenie. Pewnie tu jakieś dziki są. No niestety nie wszedłem na tą sokolicę. Nie było tam żadnej dogodnej ścieżki, żeby się drapać 100 metrów pod górę, więc sobie odpuściłem. Wiem, że jest ona łatwo dostępna, ta góra, od drugiej strony, od zewnętrznej strony doliny. No, ale to być może na jakiś inny etap wędrówki zostanie zaliczone. A tu widzę w lesie jakieś takie wykopalisko. Czyżby wejście do jaskini? Podejdę sobie, zobaczę. Dokładnie tutaj. A nie, dobra, tu nic nie ma. Po prostu powstało takie osuwisko, minimalne osuwisko pod skałą. Nie będę się tam drapał i marnował na zbędne rzeczy cennych sił. Przede mną jeszcze długa, długa wędrówka. Schodzę do tej jeszcze asfaltowej ścieżki, która za chwilę się skończy. Jeszcze ten asfalt idzie tą dolinką. Myślałem, że już się skończył, a on jeszcze tam kawałek, widzę, prowadzi. Najważniejszym elementem teraz w najbliższym czasie jest dla mnie regeneracja sił za pomocą ciepłego posiłku, który przygotuję sobie własnoręcznie. I szukam takiego dogodnego miejsca, oświetlonego najlepiej słońcem, żeby było w miarę ciepło. Żebym nie wytracał tej ciepłoty na jakieś chłodne i wilgotne miejsce, w którym bym się znalazł. Dlatego najlepiej, jeśli znajdę takie miejsce dogodne na przygotowanie posiłku, które będzie właśnie oświetlone promieniami słonecznymi w miesiącu styczniu 2020. Wyraźnie niedokończona inwestycja w Dolinie Będkowskiej. Nie jest powiedziane, że niedokończona i nie będzie skończona. Ale ewidentnie budynek przeznaczony na hotel. A w Dolinie Będkowskiej oprócz tych nowych inwestycji pod budowę mamy też i pozostałości starych budynków, prawdopodobnie wybudowanych jeszcze przed wojną. Tutaj została się ostatnia ściana działowa budynku mieszkalnego. No i poniżej mamy zarys schodów prowadzących do tego budynku, który już dzisiaj porósł zielony mech. No i... O, gruchnęło. Chyba w kamieniołomie wysadzali coś. No i co? Wkroczyłem już w dziki teren Doliny Będkowskiej po prawej. Krystalicznie czysty potok Będkowski. W górę potoku nie znajduje już się żadne zabudowanie, co oznacza, że woda tutaj na pewno nie jest skażona chemicznie. No, może być zanieczyszczona biologicznie. Teren, ścieżka wyraźnie już się zmieniła. Tutaj widać, że nocny mróz nie odpuścił. Kałuże są zmarznięte nadal. A ja jestem coraz bliżej ostatniego celu mojej wędrówki przez Dolinę Będkowską.
klimacik doliny mocno się zmienił. Zarośnięta krzaczorami od prawej do lewej. Całe szczęście, że ta droga tutaj jest delikatnie wyjeżdżona przez lokalną ludność, bo mogłoby w przeciwnym wypadku być dość ciekawe przedzieranie się przez dolinkę. No wystarczyło, że się asfalt skończył i od razu takie klimatyczne tereny się pojawiły. Idę cały czas w górę potoku Będkówka, potoku Będkowskiego, i sprawdzałem na GPS-ie, że jestem już bardzo blisko tego ostatniego celu dzisiejszej wyprawy po tej dolinie, bo przede mną jeszcze co najmniej dwie dolinki podkrakowskie w całym projekcie, który chcę zresztą zrealizować porą zimową, tak żeby po prostu spotkać się z jak najmniejszą ilością tej turystyki, która w tych dolinkach istnieje. Może nie jest jakaś intensywna, ale istnieje ta turystyka. No i dotarłem do ostatniego punktu, celu, jaki miałem obrany w Dolinie Będkowskiej. Jest to największe wywierzysko na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się dokładnie za mną. A tutaj jest właśnie początek potoku Będkowskiego, który wypływa dokładnie spod tej tutaj skały. Pasowałoby powiedzieć parę takich statystyk dotyczących tego źródła. Jako że największe źródło na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to wypływa tutaj w ciągu sekundy nawet 150 litrów krystalicznej wody. Temperatura wody dosyć ciekawa, bo wysoka, 9 stopni Celsjusza. No i na dnie tego źródła zaobserwowano okrzemki. A ja stoję właśnie na kamieniu, spod którego wypływa to źródełko. Będę chciał za chwilę pokazać wam. O, ale dzisiaj to źródło to dość widne jest. No nie ma co się oszukiwać, ale od dłuższego czasu już nie padało. Tak, faktycznie żyją tutaj okrzemki i jakiegoś różnego rodzaju gatunki żyjątek. Postaram się może zbliżyć. O, coś tutaj pływa. Przed chwilą zamoczyłem rękę w źródle. Faktycznie jest ciepłe, czyli będzie miało te 9 stopni Celsjusza, czyli jest ciepłe. Bo na przykład źródła tatrzańskie mają temperaturę około 4 stopni na plusie, więc już są zdecydowanie lodowate. Tutaj możemy bardzo dobrze zaobserwować, jak życiodajnym elementem na naszej kuli ziemskiej jest woda. Zobaczcie, wszystko dookoła w tej chwili w stanie uśpienia zimowym, ponieważ jest styczeń. A tutaj, gdzie temperatura wody wynosi 9 stopni, jest stała, bujnie rośnie sobie zielona roślinność. Bez tej wody na pewno by ta roślinność tutaj nie przeżyła, a tak to ma cały czas dostarczaną wodę, czystą, bogatą w odpowiednie składniki mineralne, które wymaga akurat właśnie ta roślinność. No i ostatnie spojrzenie na największe na Jurze wywierzysko. Które wypływa wprost spod skałki.
Co do systemu jaskiń w Dolinie Będkowskiej, musicie wiedzieć, że jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo tych jaskiń. Niektóre nawet bardzo obszerne mają komory. Ale co ciekawe, 2 lata temu pewna grupa grotołazów odkryła w Dolinie Będkówki, czuję jakby się gaz propan-butan gdzieś ulatniał. No. Albo to zapach z tego potoku. Wracając do tematu, odkryli w tym rejonie najpiękniejszą jaskinię, jeśli chodzi o nacieki i stalaktyty, stalagmity, najpiękniejszą jaskinię w całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jest ona niedostępna turystycznie i na razie nie jest podana jej lokalizacja ze względu na ochronę właśnie tych cudów natury znajdujących się w środku.